Witajcie kochani. Dzisiaj w kalendarzu data szczególna, ponieważ 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Więc jeżeli lubicie kotki, macie w domach, to myślę, że dzisiaj jest dobra okazja, żeby jakiś dodatkowy smakołyczek tam gdzieś do miski wpadł. A ja chciałam Wam przeczytać książeczkę pod tytułem Kot Gustaw nie może spać. Książkę ilustrowała Małgorzata Detner, a opowiada o złości. Posłuchajcie. Kot Gustaw chce spać. Cały ranek bawił się z mopsem Heniem i teraz jest bardzo senny. Kładzie się w koszyku wyłożonym miękkim kocykiem. Jak tu ciepło, jak miło. Do pokoju wbiega Henio. Szczeka radośnie, podskakuje wesoło. Wstawaj, Gustawie, patrz, mam piłeczkę. Piesek znów chce się bawić. Kot się złości, bo nie może spać. Gustaw nie ma ochoty na zabawę. Jest śpiący i robi się zły. Ale piesek wciąż szczeka. Hał, hał, pobawmy się. Kot czmycha do drugiego pokoju. Tu będzie miał ciszę. Wskakuje na parapet. Może teraz uda mu się zasnąć. Ale co to za hałas? Bip, bip, wrum, bum. Od tych dźwięków wąsy Gustawa aż drżą. A to odgłos z budowy. Warkot maszyn nie pozwala kotu zmrużyć oka. Gustaw jest bardzo zły. Kot zeskakuje z parapetu i wchodzi na kanapę. Zagrzebuje się w poduszkach. O tak, tu będzie miał spokój. Zamyka oczy. Zaraz zaśnie. Szur, szur, szur. Nagle, co to za szuranie? To chomik Zenek biegnie w kołowrotku. Zenku, natychmiast przestań, woła ze złością Gustaw. Nie mogę, Guciu, odpowiada chomik. Jeszcze daleka droga przede mną. Kot wchodzi pod fotel. Może tutaj będzie cicho. Mości się wygodnie na dywanie. Tu nikt nie będzie mu przeszkadzał. O nie! Sz, sz, co to znowu za szum? To tata odkurza. Gustaw jest już bardzo zły. Ciągle coś nie pozwala mu zasnąć. Kot zwiewa przed odkurzaczem. Z przedszkola wraca Małgosia. Widzi, że Gustaw ze złości macha ogonem. Co cię tak zezłościło, kotku? A, nie możesz spać. Chodź, Gustawie, mam na to sposób. Małgosia bierze kota na ręce i siada z nim na kanapie. Gustaw zwija się w kłębek na kolanach dziewczynki, a ona delikatnie głaszcze go po grzbiecie. Gustaw nie jest już zły. Teraz mruczy z zadowolenia. Wreszcie może spokojnie zasnąć. Mam nadzieję, że historia Gustawa Wam się spodobała. A teraz zapraszam Was na króciutkie warsztaty. Pokażę Wam, jak takiego Gustawa kotka można wykonać samemu w domu z tego, co mamy. Do wykonania naszego kota Gustawa potrzebne będą skarpetki, najlepiej oczywiście takie, które już dawno zgubiły swoją parę, pisaki, jak najbardziej kolorowe, tym nasz kot będzie ładniejszy, tasiemki, mogą to być różnego koloru, sznureczek, nożyczki. Mogą być też również fragmenty materiałów, którymi wypełnimy naszego kotka. I kasza, albo ryż, albo groch. Coś, co sprawi, że nasz kotek nie będzie się przewracał, czy wypełnimy jego dno. Na początek naszą skarpetę wywracamy do kur dnem. Najlepsze są takie zimowe, które mają jakiegoś
takiego kiciusia w środku, wtedy ten nasz kotek będzie jeszcze przyjemniejszy w dotyku. Do skarpety wsypujemy to, co jest najcięższe z naszych materiałów. Tak jak mówiłam, może to być groch, może to być kasza, co mamy w kuchni, a co mama pozwoli wziąć oczywiście. Jeżeli już w skarpecie na samym dnie mamy coś ciężkiego, to teraz uzupełniamy ją albo materiałami jakimiś, które znajdziemy w domu, albo nawet może to być kawałek papieru, który tam zwiniemy w kuleczki i wypełnimy. Ja użyję ścinków materiałów oraz drugiej skarpety, która też mi się przyda. Ponieważ w mojej skarpecie nadal jeszcze jest troszeczkę miejsca, uzupełnię to kartkami papieru, zwykłymi, już zarysowanymi wcześniej. Jeżeli nasza skarpeta już jest pełna w środku, zawiązujemy u góry sznureczkiem, tasiemką, co tam w domu macie, byleby to było w miarę mocno. Następnie ta końcówka, co mi została tutaj z skarpetki, wywijam ją na wierzch. W ten sposób powstaje czapeczka dla mojego Gustawa, ponieważ jest zima, więc trzeba się ubierać. Pamiętajcie, nasz kot też powinien się ubierać. Wezmę teraz fragment czerwonej tasiemki. Którą przewiążę mojego kotka, no powiedzmy, że mniej więcej w połowie, tak żeby wyodrębniła mu się głowa. Dobra. Ja użyję białej plasteliny, żeby Gustawowi zrobić oczy. Na koniec zrobimy jeszcze wąsy Gustawowi i ja do tego celu wybiorę sobie taki zwykły sznureczek, który już sobie ucięłam na dwa kawałeczki i zaraz mu tutaj przykleję. Mój Gustaw już gotowy. Może nie jest to najpiękniejszy kot na świecie, ale mój. Jeżeli uda Wam się zrobić w domu również jakiegoś kotka, to zachęcamy do podzielenia się swoimi pracami. Z przyjemnością pooglądamy, co tam fajnego Wam powychodziło. A ja zabieram swojego Gustawa i biegnę dalej. Jeżeli na przykład uda Wam się zrobić jakiegoś kotka, chociażby podobnego do tego, to koniecznie przestańcie. I jeżeli na przykład uda Wam się